w ogóle. A, 19 rok profil, 20 rok. No, czyli tak. Czyli miałaś fotkę? Tak, ale potem ją usunęłam, ale ja go nie w ogóle mogłam. Nie usunęłaś, bo jest. Jakie to jest zdjęcie, widzowie? W basenie? By chłopak sobie zaszkodzić. Nie wiem. Co to za zdjęcie jest? Tak, w basenie. W pokoju ktoś napisał. Ale słuchaj teraz ludzi. Co ale tu mają często rację. W basenie. Dobrze, widzę. No, czyli mogę się nagle. Czyli nagle masz konto. Miałaś. Pamiętasz, ale ja usuwałam potem to zdjęcie, bo teraz mi się przypomniało, że ja miałam, ale usuwałam, bo później stwierdziłam, że to jest za bardzo wyzywająca foto, więc usunęłam, no i nie wiem skąd. Bo że cały internet wie. Czekaj. Pokażę ci nawet, która to jest foto, jak mam ją zapisaną w galerii. Jest konto. Nie usunęłaś konta. Na Instagramie? Ale na Instagramie? Nie, na fotce. Ja tam nie patrzę, choć coś zobaczę złego. To ktoś przeciwko mnie musiał użyć. To moja główka nie utrzyma. Ale ja mam twój Instagram, przecież tam się poznaliśmy, no. Ale widzisz, patrz, musisz mnie przed... Fotka! Przed całym internetem musisz teraz na mnie robić. Ale to oni to znaleźli! No ale przecież ja ci mówię, że ja nie mam żadnej fotki, to czemu im wiesz? Xnatil mają, że fota w basenie i że Playboy... To proszę mi to udowodnić, bo wiecie, jak mam na Instagramie, to proszę mi wysłać screena. No piszą, screena. Że Xnatil. To proszę mi wysłać screena na mnie. Bardzo proszę, wysyłajcie na mnie screena, czego się boicie? Nagle fotka to mi wysłać. Nie wiem, czy ktoś ma taki fan, że nagle zrobił ze mnie milion kont fałszywych, bo chyba tak. Ale kto by ci fotkę taką zabrał, no? No, nie wiadomo ty. Różni ludzie są w internecie. Przecież cię potrafią nawet, kurde, zabić przez internet. Fotka z basenem, no. Czekaj. O, myślałam, że się telefon poładował. Dobra, no widzisz, mogłeś powiedzieć od razu, że miałeś taką fotkę i tyle, no. Dobra, fotka w dupie tła, no. Co? Teraz ja zaraz zobaczę. Taka. No fotka to fotka, no trudno co mam powiedzieć, no ale już nie pamiętała, no. Się od razu mówi, masz taką fotkę, nie, miałaś no, i... miałam, ale usunęłam ją dawno, ale proszę mi pokazać, wysłać. Proszę, znacie mojego Instagrama, czekam. Ośmieję, ja ośmieję. Ośmieję przez ciebie. Nie, ja też chyba ośmieję za chwilę, bo już mi normalnie aż czuję, jak mi kurwa włosy z głowy leżą. Proszę mi wysłać na Instagrama screeny z tego całego twojego wykopu, czy z czego tam macie. Bo ja nie wytrzymam, bo... Czemu? Nie spodziewałam się, że... Jest na wykopie? Jest na wykopie, to wejdę. Wykopki, kurde, no, nie? No bo piszą, że wykop, nie? Ja idę spać, zaraz. Pijesz jednego drinka, idę spać. Ja cię okłamuję, stara bombo. Wchodzę na wykop, widzowie. Na wykop, widzowie, chyla przerwy. Na wykop, widzowie, chyla przerwy. Zakopany mnie nienawidzi. Na tam, to napisz do mnie prywatnie, za chwilę live'a kończy i tyle, nie? Ej, słyszę. Ścisz to. Dobrze, nie... Tworzą nam jakieś fałszywe, wiecie. Nie łączy się z Marconiem, jestem zmęczony, już robię live'a 3,5 godziny. Dajcie z tym Marconiem, już Boże, ludzie. Tak, musicie mieć kogoś innego, no dajcie już spokój. Za co cię na... A ja wiem, za co mnie nienawidzą. No ja wiem za co. Przecież ja pierwszy raz się spotkam z takim hejtem, człowieku. Przecież ja nigdy nie mam taką osobą, wiesz. Daniel, przyjmij mnie. Chcę ci pomóc. 2 minuty udowodnić ci coś, że na ciebie, Marcin. Nie łączę się z nikim na tam. To bardziej nie teraz. Jestem zmęczony już. Naprawdę, dobrze, ma prawdę. Wiesz co? Taką prawdę, że chciałbym ze mnie zrobić pedofila w moich prywatnych zdjęciach z dysku, z którymi mam dupy. Więc słuchajcie, są granice, nie będzie ze mnie pedofile robił publicznie i nie połączy się z nim. Natan, słuchaj, my tyle hejtu teraz przeszliśmy, że nam wystarczy, nie czanki. Ja nie przeszedłem żadnego hejtu. Po prostu musiałem... No, ja przeszłam na hejt teraz. Ale jak ty hejt przeszłaś? Ja już jestem silna. Tak? Jestem silna już od ten hejt. Już mnie pierdoli, co tam pierdolą. Możecie mnie hejtować do woli. Całe Zakopane może na mnie jechać. Wrócę do Zakopanego, reszta będzie ino. Jesteś odporna, co mówisz? Na pewno? Jesteś odporna już? Jutro tak. Też będziesz taka silna? Tak, będę. Będę silna. No, obyś taka była, tego ci życzę. Nie, Natan, nie chcę teraz. Natan, weź. Natalia, lekuj, śpiewo się płocze.
I wszyscy mają tego tak. Burn in my heart. Nie, nie łączy się. Chcę sam to zobaczyć prywatnie. Która jest godzina? Mamy 23:57. Jezu, mieliśmy tylko pół godziny live'a robić. Od, no, no teraz masz. Pora ten. Donej. Nie widzę. Ja znowu się kurde wyjawiłam. Nie. Zobaczcie EG. No patrzcie, patrzcie, ile wlezie, róbcie... Natan przekroczył granicę, robiąc ze mnie na siłę PDF-a, więc... Wszystko wszystkie, możemy sobie pożartować, poświać się, ale nie będę teraz się z nim łączył. I tyle. Nie ma co wkręcać żadnych osób na siłę w jakąś naprawdę rzecz, co nie jest związana z nim. Wysyłajcie mi na IG Daniel Magical, jak coś macie, to sam muszę przejrzeć, sam to muszę przetrawić. Nie będę nikogo wmieszał. No, wysyłajcie mu Natalię Kowalczyk, tam wiecie. Próbujcie, śmiało. Na Tinderze już widzieliście? Tylko fajnie, że ja Tindera nie używałam od roku i faktycznie chyba za chwilę wezmę to konto jedne. A ja zup się, no. Zup powiedziałaś, nie? Swoje tam... Co? Imię, nazwisko, Instagram, nie? No bo ja wszyscy mnie prowokują, że ja to... Ale to mówisz o tym co 5 minut. Nie, żeby każdy wiesz, jak mają do niej problem, to niech cię sprawdzają. Znaczy nie, nie na ciebie. Ja nie mam z tym problemu. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego nie mam problemu z tym? Dzięki za kawę. Bo ja nic nie mam do ukrycia, więc jak Daniel chce zobaczyć całe prawdę, no to niech patrzy, no niech patrzy. Ja w mediach nie mam nic do ukrycia. I serdeczko dam, bo ja nie jestem aktywna w ogóle. Co tam napisał? Zjebcie ją, wyzywajcie ją. Oskar, dzięki za kawę. Czekaj, musisz przytulić. Co, nie, musisz przytulić? Przybliż się, bo... Ja się nie będę przybliżał do ciebie. No ale wyjdę za kamerę. Ale co to zmieniło? To widzisz i tak z daleka ekranu. No ale... Chciałabym, ale wyjdę twarzą. Mhm. No to... To po live, nie? A co po live? To chyba widzisz, co piszą. No nie, no to mam ci pokazać, no. No patrz, chciałam się przyzwyczaić, czy patrz, pół ryja masz już teraz. Ojeny, no to nie, no ale to nie da się większej litery zrobić. Czekaj, czekaj, że nie było, czekaj, bo już mi ryj widać, o dobra. No i co chcesz zrobić? Przytulić mnie nagle po 4 godzinach? O, Natalka. Dobra, wiesz. Ja nie potrzebuję uczuć, ja jestem kurwa twardy jak skała, przeżyłem dwie zdrady, kurwiły się szmaty i tak dalej i teraz nikt mnie na siłę nie będzie przytulać. No i rób ze mnie najgorszą. Nie robię, ale niech będzie teraz... Kurwa, mać! Ostatnia minuta streama, tak jak chcesz mi przytulić, ty, bo coś... W chuju to mam, ty. No nie są rzeczą. Potrafię naprawdę, kurwa, grubo powiedzieć i tyle, no. To nie wiedziałam, o co ci chodzi, ale ja... Wyrzuć ją! Ludzie... Nie wierzcie w internet. Co dziwny jesteś? Dziwny jest ten świat, a nie, dziwny jest ten Daniel. Jest taka piosenka, dziwny jest ten... Przestań ją poniżej. Nie, proszę nie hejtować Daniela. O której pociąg? O niektórej! Żeby ci dupy wbijało. Do Dubaju z nią. Poleciałabyś do Dubaju? Nie. Dobrze, widzowie, będę kończył tego live'a na dzisiaj. Jest już północ. Myślę, że więcej nie ma co tutaj już gadać. Co? Jest już północ, widzowie. Chcecie dalej live'a, czy nie? Chcesz, Daniel usłyszałem, czy chcecie dalej live'a, czy Daniel? Nie, no już ile godzin robimy? I co chcesz gadać? Znowu się tutaj wykłócę z widzami? Nie, nie chcę się kłócić, tylko... Swoje już poszło. Trzeba to, nie wiem... Oni chcą dalej ciebie. No wiem, że chcą dalej słuchać tego wszystkiego, co się tu dzieje. Lawa. Ja usłyszałem Daniel, a to było dalej, a wy lawa. Każdy usłyszał lawa, co innego. No nie, no no to było wiadomo, że to każdy inaczej, wiesz, odbierze. To ja byłam pewna tego.
Ja muszę przejrzeć te wiadomości, póki jeszcze normalnie widzę w sumie. Weź, ale mnie denerwujesz, teraz. A czy cię denerwuję? Tym, że wierzysz w te hejty. Powiedział, że muszę sprawdzić, to nie, że wierzę. No, zobaczymy, w co uwierzysz, bo widzę, że umiesz. Ty uwierz, że ty dasz sobie wpłynąć komuś obcemu na... Tak, był ale... normalny początek live'a, ale tak miało być. Ale rozumiałam to, wiesz. To by była normalnie godzina zabawy, śmiechu, by się potańczyli, moje piosenki by leciały, by się fajnie skończyło live'a. Tak ale... to poszło, kurde... To jest efekt domino. Ale zrozumieliśmy to. To się nazywa karma też. No, wiesz, dobra, no. Wiesz, to było po to, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. Jezu, udostępniajcie tego live'a. Nie, widzę, ja muszę też Natalię uspokoić mimo wszystko, jest moim gościem. Też wiecie, czy ktoś ma rację, czy nie. Nie możemy teraz się paschwić na kimś, wiecie, o co chodzi. Nie, no prze... Też muszę wiecie to... co? Ja wiem, że w internet wszystko łapie... Też się będę głowy tutaj niszczył, czy wiecie, żeby nie było, że ja ją tutaj... No, słuchajcie, ja rozumiem, że internet wszystko łapie, internet łapie wszystkie myśli, każde słowo, każde co ci powie internet, znaczy co ty powiesz do internetu, to jest zapamiętane. Ale szczerze, jakbym miała do Daniela coś powiedzieć, nigdy w życiu bym go nie uraziła, nie obraziła, bo Daniel jest super osobą. I ta cała drama, co wynikła, to była z nieporozumienia, z tego, że po prostu nie dogadaliśmy się przed live'em. Ja też się poczułam źle, bo byłam osobą... I ta muza. ...nowo wprowadzoną. Wyobraźcie sobie, jesteście osobą, która boi się nawet dodać reakcji paznokci, to ci stylistka powie, dodaj mi na relację, że masz paznokcie, takie wiesz, żeby to poszło, wiesz, ja się bałam paznokcie dodać nawet. A tu nagle ludzie mnie rozgryźli, dodali, wiesz, tu nagle takie komentarze nieprzychylne, mnie to przerosło. No to widzicie, przerosło. Mnie to przerosło, bo ja po prostu poczułam się jak osoba, nagle po prostu jak jakaś... Dobrze widzowie, tym oto akcentem, nie będziemy już tutaj męczyć materiału, jak to się mówi. Kończy dzisiaj live'a, widzimy się jutro, najprawdopodobniej, znaczy na Kiku o 19, no muszę tego live'a z komputera odpalić. Śledźcie mojego Instagrama Daniel Magical, ja muszę iść głowę przemyć, idę pod zimny prysznic. Idziemy umyć woski. Nie wiem, kurde, zrozumcie grubo, mnie, nie? Że ja też, jako osoba nowa, pod skrzynkę wpływem macie jeszcze? Skrzynkę jeszcze mam, widzowie. 3 minuty jeszcze live'a, macie skrzynkę. Macie rację. Się nie denerwuj, choć mimo wszystko to się uspokój, czy jesteś ale taka, nie, czy taka. Ale wiecie, o co chodzi, ja chciałam... Uspokój mi tutaj, bo zaraz się wydają, wiesz. Chciałam wam tylko powiedzieć, na rapy że... KP. Uspokój się już. Żebyście mnie zrozumieli jako człowieka. Bo ja jako człowiek odebrałam emocje, nie? Daniel ma z wami naprawdę ponad 10 lat. A ja mam nowa, no i to były emocje. Ale to co, że masz 2, ja 10 lat, no ja... A Jezu. O, patrzcie, nie, teraz nie. Patrz, ale zajeżdżasz. A ja wygląda naprawdę zajechał już też. No i co robisz? Czemu się przesuwasz? Znaczy ja nie przesuwam się. Ale to co mam teraz pokazać, że co? No to nie wiem, czy wyłanam się na ostatniej sekundzie? Nie wiem. Skrzynkę widzowie zapłacili, to czekam, no. 2 minuty skrzynka jest, widz zapłacił. Ale mi się świeci. No to idź się załatw, no co ty? Czekaj, nie gadam nic. Nie rób tak. Przecież wie, pogięło cię za to. Weź, bo mi wyjebiesz zaraz. Kusznij w oko. Ale brudne skarpetki. Pomocy widzowie, pomocy! Nie krzycz, ciszej. Hej. Do paczkomatu mam cię wyjebać. No.
To jakaś choroba czy coś? No, dwubiegunowość. Brudne stopy. Chłopie, skarpetki! Nie krzycz, nie krzycz, ej. Jezus Mary, zapomniałam, że jestem w hotelu. Niech spada. Gdzie myślałaś, że jesteś? Na domu. Ja u ciebie jestem, przyjechałem do ciebie w góry. On przyjedzie i tak. Będzie u mnie w domu mieszkał z mamusią, statusiem. Z Karolem czemu, i z tym. Czemu nie robisz? Dobra. To cię tam nie jadę, tak mi ten... Nie szanujesz mojej mamy i tędy? A co mają twoi rodzice do tego? Nawet ich nie znam. To czemu tak kiwasz? No ja tam nie chcę jechać. Zasikam się. No to idź za. Zanim ty zaczął mi znikniesz gdzieś. Dla was widzowie, ostatnia piosenka i kończę to, bo ja to muszę przetrwać jeszcze poza streamem. Ja pierdolę, widzowie, po piceku swoje, ja nie wiem co mam powiedzieć, pomocy. Kończę. PKP! Jestem w szoku, widzowie. Zypię dziecko, nie! Lepiej już to wiem, czeka dworzec PKP. Jedziemy na PKP! Fuj! Jedziemy na PKP nagrać TikToka, ty! Papa, papa, co robi? Zobacz! Weź! Nie ma twarzy, nie ma twarzy! PKP! PKP! Teraz już nie ma dupy, dupy! Nie ma teraz PKP, a nie... Ała, ej! Ała! No, teraz... Nie, PKP za chwilę! No, widzicie? Nic nie brała, wszystko wszystkim, gdyby brała, to by taka nie była. No. Spokojnie. No ja ci dam, o. Coś brała, ty. Może rok, może dwa. A potem spadam stąd. Tak będzie lepiej. Nie patrz na mnie. Zaraz powiedzą, że... Tak, że dupą machaj na kamerze tu. Tak, to już na pewno. Cię ze zdjęć. Skrzyka, dobrze kochani, słuchajcie, ja to kończę, bo to się źle się skończy. Trzymajcie się. Daniel Magical pozdrawiam, dobranoc. A do zaś. Jutro będzie live, kochani, ja muszę tą sytuację ogarnąć. Piszcie do mnie na IG, co o tym wszystkim myślicie. Nie no, kończę, nie będę zrobił live'a. Ciebie mi. Trzymajcie się, dobranoc, rozumiecie raczej. A do zaś. Ta, nie wyłączył! Nie wyłączył! Pa, żeby pokazać tak. Na pożegnanie ze mną weź. Jaka zwała. Patrz, co będzie się pokazywała? No i co? Weź ją! Boże, weź się. Ale wieś. Trzymajcie się, do jutra! Pa! Dobranoc! Przynajmniej ładna. Powiedzmy. Widziałam cię. Dobra, weź, bo pomyślałem, że ci wybaczyłem wszystko. Weź się intranie przytupulaj, przypulaj. Magikon. Nasz to buzi czy nie? Tu weź, chodź, bliżej. Co sobie robimy z góry? Ja pierdolę. Co jest grane? Okropna, no dziękuję. Ale wiecie co? Teraz dopiero zaczyna streama. Wiecie co was zaboli? Słuchajcie, powiem wam coś. Ja jestem bez makijażu, ja nie potrzebuję make-upu, żeby wyglądać ładnie. Żal was dupę ściska? Ej, jak to było widać, że nawet powiedzą, że tak, chciałem cię przytulić, żeby to nie było. Żal wam dupę ściska? Nie, bo powiedzą, że mnie udobruchałaś. Coś. Że ja nie potrzebuję makijażu. Jaki głos, ała moje ucho. Patrz, porożka, laska pisze, bo jest brzydka bez makijażu. Bardzo ładna, 5 minut. Słuchajcie, nawet dłużej niż 5 minut. Zamknij drzwi. Na początek, Lady Punk. To rozkręca się, to nie wierzy. Ale widzowie, pokazaliśmy się, no ja pierdzielę, to już... Będzie dziś nieprzytomny. Ty będziesz przytomny. Nieprzytomny. A ja w tobie. A pierdolę. Nie no, wkurzyłaś mnie ogólnie, ale masz zimną nogę.
Nie mów nic i niech stanie w miejscu czas. Nikt nie patrzy na mnie. Nie, filtruj, tylko mam ten. Filtr mam na zęby i na szuplenie twarzy. Nie ma filtra! Ja jestem natural beauty, bo góralki tak mają. Krzyż. Dwa palce w natalce, buzi, buzi. Oh yeah, oh yeah. Chcecie elfie uszy? Nie. Nie? Ze mną dziś. Wiesz, pasz. I pieniądze. Uszata! Ja też jestem uszaty. Jutro mam... Aha. Pojebałam tekst. Pukają, poza streamie. Melancholie. Jezus, spadaj, weź cię, włącz. Takie burzy, ja? Brudna stopa! Co to było, ty? Nikt nie patrzy na mnie tak. Stworzyłem kolejną ja N. Ty. No tam, jo, i całuj, jo, komórkę. Ja cię całuję. Nie, absolutnie nie, nie całuję komórki. Środa, czwartek, ja cię nie całuję, a że nie całuję komórki. No bo ja, no nie cały... Chciałem buzia, ty... Nie chcę takiego buziaka, ty jeszcze... Ja napompowane nie usta, ty... komórki, no... Usta napompowane jeszcze jakieś... I tak były... Nie chcę... Zepsułaś ja wszystko, ty... Ja usłyszałam, że mówisz, że nie całej komórki, no kurde, ja nie wiedziałam... Musisz do mnie mówić jak do babki, co ma 85 lat... Zbyt miał... Leda i nie zamówię... Słuchajcie... Ja czasem się pytam, co mówisz? A on mówi, no przecież ty nie słyszysz jak stara baba, no to mówię mu... No to gadaj do mnie jak do babu 85 plus! Niech już będzie tak jak dziś. Nie chcę, żeby tak było jak dziś, tak zawsze. Czemu? No bo na buźmi chcesz, że... I tak dalej. Suchymi ustami ty mnie też. Idź, masz to w dupie. Pomadkę mamy. Nie chcę pomadki, chcę swój język. Chcesz na język? No. Aaa. Chcę swój język. No tak, i co? A? Co ty zrobisz? Patrz, drugalniki, ale hejtują. Język! To czekaj, pierwsze zrobimy za, a potem zrobimy za. Czemu? To teraz la. Ile mam osób? To pani. A chuj mnie to obchodzi, ile osób? Ten ciuszko, ty! Ale mnie przezwał. Ja akurat się muzyka skończyła. Ale mnie przezwał. Ale ten ciuszka. Ale mnie przezwał. Nie, ten ciuszka, no nie. Ja pierd, zepsułaś. Taki moment. Nie, to była twoja nie krzyż mi w ucho. To była twoja ostatnia. Live ograniczony. No i patrz. No i masz, i koniec. No i nas wyjebali, widzisz? No i bardzo nie dobrze. Chciałam, to nie chciałam cię całować, bo się bałam, że nas wyjebią. Nie, ciebie działa. Wyjebali. Działa live. Ciebie wiem. Ale zepsułaś. Nie wyjebali? No, że live został ograniczony. No, ale działa czy nie działa? Które dla niektórych mogą być niekomfortowe. Powód, alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki. Działa to? Tyle narkotyków. No, ale działa to? Zepsułaś wszystko! Oh my god, oh my god! Jak Sharon. Ona mnie całuje, potem ile widzów i mnie całuje. No nie wierzę, kurwa, jak może tak zepsuć to wszystko, no. Patrz, jak teraz pokazuje, patrz, pokazuje teraz wszystko. A tam. Jutro cię podpisuję, ci konta wszystkie zabieram, jak odwalisz coś i tyle. No. U mnie jesteś już... No lipa, kurde no, taką okazję miała. Ale patrz, jak ty patrzysz na wszystko. No jak, no ty patrzysz na widzów, całujesz mnie? No nie patrz! Patrz, ale czemu musisz znowu robić dramę? Daniel, uspokój się. Jeszcze mnie uciszasz. No daj spokój, ja pierdzielę. Ona mi całuje, patrzy ile widzów. I już mnie nie pocałowała na ja kamerze. Pierdzielę! Nie słuchajcie, bo już... Co nie słuchajcie go? Ty nie jest przeciwko mnie, nie ten, moich widzów nie nakierowuj. No ja wiem, ale już pocałowałaś nie mnie za kamerą. Nie spojrzałaś na w liczbę widzów. Nieprawda. I było za mało i nie chciałaś mnie pocałować. Nie rób dramy, proszę, Daniel, nie rób dramy. Już jedna była, ale za mało ludzi to nie pocałuje. No tak! Ale wiecie co? Tak to wyszło. Ale mnie hejtują wszyscy teraz. Ale tak to bo nie, bo po prostu myślałam, że kończysz live'a, a to dalej idzie. Bo się pokazałaś i ludzie chcą cię widzieć. Za nadgodziny to ja nie wiem. Dziękuję za obserwację. No i co, nie pocałujesz się, nie? Ja się dałam pokazać bez makijażu, to jestem w szoku.
O Jezu, dziękujemy ci, królewno nasza. O Boże! Pokazała się, ale jesteś zajebista, o kur... O Jezu, jak to mogłaś zrobić? Pokazałaś się bez makijażu. Chyba cię zaraz... Co chodź, co? Co? Na razie tak? Taki smok to sobie w dupę wsadź, ty. Nie no, masakra. No dziękuję ci, za ci uniwersa wyślę, czekaj, swojego telefonu. Zaloguj na konto bankowe swoje, wyślę sobie uniwersa, dam tobie. Ona się wstydzi go. Nie wstydzi się, mnie to, kurwa, tylko widać, dajcie ludzie spokój, przestańcie, jesteśmy pierwszy raz live na oczach i twarzach. Fame. Ojej, ale się spruliście. Ale jesteście fałszywi, przed chwilą pokaż ją bez maski. A jak się pokazałam, to bez maski. O kurwa, Fame, co ono wykorzystuje Daniela Magikala. Leci na kasę, le. Jakbym miała swojej. Ja pierdziela. Co macie o, chodzi? Macie o prawdziwą. Mogę sobie być z Danielem Magikalem? Co to się drzeć? No właśnie, po co się drzeć? Bo lubię się drzeć. Masakra z nią. No i dobrze, no i po co to jest zrobione, żebyście mnie hejtowali? Po co to jest? Ona niby co znaczy kocham cię. Kochała kogoś innego. Wcale nie. Nie wiem. Bejba i Skyna Kejza. Na następny live już będziemy Love Forever. Daniel, do Torunia wracaj, przyszedł mi scenerz z Toruniu. Dzięki za koronę, kolego. Co myśleliście, że Daniel jest zakopany? Jezus Maria Kłaczek. Matko Jezusowa, przepraszam. Wstyd, no na coś bra. Okej, nie chcę dawać przykładu, ale kurwa dam przykład, bo nie wytrzymam. Ja pierdolę. Nie wytrzymam po prostu, jak będziecie mnie dalej hejtować. Dawaj przykład. Patrz jak cię wyzwałem. Okej! No. Ja robię... Bo się zakrztusiłam. Ale Jelly Frucik... To mu lecicie, o Jezu, jaki zajebisty. To czemu mnie hejtujecie? Czemu? A takiego znasz chłopaka, Jelly Frucik, to już jego znasz. Mnie no tu moją walkę nie widziałaś. On jest taki popular teraz. Ale temu... No to jedź do niego, ja pierdolę! Patrz, no teraz ty będziesz jeszcze mnie przeciwko. Ała, nie w kolano, tam mam pręt. Czemu przeciwko mnie? No bo go znasz nagle, a mnie na ty znasz, a przyjechałeś do mnie. Nie, jego znałam temu, że był taki, że on robił... Te takie, wiecie, te takie odgłosy. I po prostu się wkurwiłam, bo sobie myślę, o Jezu, jemu wolno, a ja nie mogę nawet się zamknąć, żeby nie było hejtu. Wstyd został, gorzko, wstyd, Dobrze kochani, słuchajcie, zostawcie obserwacje, widzimy się jutro, kończę live'a, bo mnie to już... Mnie to już, kurwa, no, już mnie to zmęczyło strasznie. Dobranoc widzowie, trzymajcie się, do jutra. Bajajajo.